Łukasz Korolkiewicz, Mieszkańcy Sodomy. Obraz namalowany w 1990 roku farbami olejnymi na płótnie. Ma 136 cm wysokości i 200 cm szerokości. Na obrazie w realistyczny sposób przedstawiono dwóch mężczyzn stojących we wnętrzu mieszkania. Artysta niemal z fotograficzną dokładnością oddał szczegóły fizjonomii postaci oraz wygląd wnętrza. Cały kadr sprawia wrażenie, jakby był wykonany aparatem z lampą błyskową ustawioną na krótki dystans. Świadczą o tym refleksy białego światła odbijające się na twarzach mężczyzn oraz czerwony, punktowy, okrągły rozbłysk w górnej części płótna. Elementem przyciągającym najwięcej uwagi widza jest młody mężczyzna, którego sylwetka widoczna jest od wysokości mostka do nasady głowy. Jego lewa ręka jest niewidoczna, prawą podnosi w geście powitania. Jest ubrany w koszulę w pomarańczowo-białą kratę, zieloną skórzaną kurtkę ze skóry. Na szyi ma luźno przywiązaną apaszkę w błękitno-szarą kratkę. Uwagę zwraca jego śniada niemal brązowa karnacja. Mężczyzna ma szczupłą twarz z ostro zarysowaną brodą i niewielkimi dołkami w policzkach. Wyraźnie odznaczają się głębokie zmarszczki mimiczne wokół pełnych, ciemnoczerwonych ust. Nad nimi znajduje się wymodelowany, krótki, czarny wąsik, sięgający poza kąciki ust. Broda mężczyzny jest wystająca i pokryta krótkim zarostem sięgającym do połowy linii żuchwy. Postać ma duży odstający nos oraz głęboko osadzone oczy. To właśnie one wzbudzają jednocześnie największe zainteresowanie i niepokój. Oczy mężczyzny są jednolicie brązowe, bez wyróżniających się źrenic, mocno podkrążone oraz pokryte prawdopodobnie niebieskim cieniem do powiek. Trudno jest jednoznacznie określić, czy oczy są podkrążone i pomalowane, czy raczej posiniaczone. Postać ma mętny wzrok, wbity wprost w osoby znajdujące się przed płótnem. Na jego wysokim czole spoczywają kosmyki czarnych, zmierzwionych włosów. Obrys głowy wraz z włosami rozmywa się całkowicie na ciemnym tle wnętrza pokoju. Pomimo panującej w pomieszczeniu ciemności, możemy zidentyfikować kilka znajdujących się w niej elementów. Po prawej stronie, w głębi pokoju, znajduje się telewizor. Za nim widoczny jest zarys meblościanki. Na niej znajduje się słabo dostrzegalny talerz. Po prawej stronie znajduje się prawa krawędź lustra, oprawiona w złoto-czarną ramę. Poniżej, tuż obok uniesionej ręki mężczyzny, znajduje się biały kołnierz koszuli pochylonej postaci. W połowie szerokości płótna namalowane jest lewe skrzydło białych, przeszklonych drzwi. Prowadzą one do znajdującego się w głębi mieszkania pomieszczenia. Stoi w nim, widoczny od pasa w górę, młody mężczyzna o szczupłej budowie ciała. Ubrany jest we fiołkową, rozpiętą przy szyi koszulę, dżinsową kamizelkę oraz długą, sięgającą poniżej pasa, dżinsową kurtkę. Na jego szyi znajduje się rzemień z zawieszką. Lewa ręka mężczyzny jest luźno opuszczona wzdłuż ciała, prawa zgięta w łokciu na wysokości pasa. Mężczyzna trzema palcami lewej dłoni trzyma palącego się papierosa. Na nadgarstku zawieszona jest skórzana szeroka bransoleta. Ma on szczupłą, pociągłą twarz, odznaczające się kości policzkowe, wystającą brodę i pełne, zamknięte usta. Na jego krótkim, płaskim nosie spoczywają szerokie okulary o ciemnych, błękitnych szkłach. Spod okularów spogląda wprost na widza. Mężczyzna ma ciemnobrązowe włosy, jego czoło jest niemal całkowicie zakryte długą grzywką, a na ramiona opadają długie włosy.
Postać znajduje się na tle otwartego na oścież okna, przez które prześwituje zachód słońca, unoszący się nad wieżowcami anonimowej metropolii. Czytała Martyna Kowalska. Projekt sfinansowany ze środków miasta Torunia.